twoim takim konflikcie ze Stewartem? Czy on jest dalej aktualny, czy... To jest niesamowite, to jest w ogóle... że to wyszło w taki sposób, że to jest konflikt. A czy twoim zdaniem nowy Team X ma szansę przetrwać tą próbę? Ludzie tylko często czekają na to, że popełnisz jakiś błąd, tak, który jest potem wyciągany na zewnątrz. Zresztą jesteś teraz świadkiem takiej sytuacji, tak, która z tobą się też teraz zdarzyła. Nie wyspałem się. Klucha całą noc mnie budziła. Piszczała, kilka razy szczekała. Trzy bomby w domu zasadziła. Musiałem to wszystko z rana myć w piżamie, tak. Także poranek kompletnie nieudany. Po pierwsze chciałem wstać rano, nie byłem w stanie. Przez to, że co godzinę mnie budziła. Ma o wiele większy problem z trawieniem nasz psiak. Jest to ewidentnie wina jedzenia, już to normalizuję. No to nie jest twoja wina, myszku mała. Trzeba cię dzisiaj wyszczotkować. Dobry piesik. O nie! Tu jest pod biurkiem placek! Nie pokażę wam tego. Czemu ja tego nie poczułem? Jak go schryła? To nie jest twarde, to jest... Choć dzień jest bardzo ładny, a ja nie wstałem o 8 tak jak chciałem, tylko wstałem od 10 dopiero, to trzeba jakoś ten dzień podboostować. Robimy kawę! Dziś odwiedzi mnie Wersow, a raczej nas, bo przyjdzie do Tandera, do całego mojego zespołu, do naszej siedziby, Thunder Crew. Co tu robi włos Agaty? Na moich włosach, jak Agaty nie ma. Jestem bardzo ciekaw tego spotkania, porozmawiamy sobie. Wersow będzie nagrywała swoją serię Czy to prawda, że? Ja się zastanawiam, co tam ciekawego wymyśli. A ja sobie nagrywam daily i spytam ją też o kilka rzeczy, ale takich bardzo ogólnych. Wersow na YouTubie nie jest tak długo jak Karol Freeze, jak ja. Jeśli chodzi o tych, za przeproszeniem, świeżaków, to tutaj mam mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o jakieś relacje, kontakty. Jestem bardzo ciekaw tego spotkania, bo wielokrotnie się już widzieliśmy z Wersow, natomiast nigdy nie mieliśmy okazji tak face to face pogadać dłużej. Klucha! O czym ja to? Widzieliśmy się już wielokrotnie, ale nigdy nie mieliśmy okazji, żeby pogadać trochę więcej. Zawsze to było w towarzystwie, albo tam mimochodem i tak dalej, albo głównie nasz meeting polegał na tym, że byłem w danym miejscu po to, żeby też spotkać się z Karolą albo Karol ze mną, więc nigdy nie było okazji, żeby pogadać dłużej. A dzisiaj taka okazja się nadarzy. Ja nie należę do tych ciulików, którzy teraz będą wypytywali Weronikę o te dramy, które tam się teraz działy, więc tego tutaj dzisiaj się nie dowiecie. Natomiast jest to dzień, jest to spotkanie, w którym gdzieś tam na pewno wypytam o kilka innych ciekawych kwestii, które trochę mnie nurtują, bo tak jak mówiłem, Weronika mimo wszystko jest w tym wszystkim nadal świeżakiem. Jeśli tak można powiedzieć, bo wyniki są, wiadomo, wyniki są, ale dwa lata to niedużo, to niedużo. Wersow wyjdzie już z Krakowa, my jeszcze mamy jeden meeting i zaczynamy spotkanko. Te croissantki przyszły, tam te kanapki. Pan jest jak samochód z młodami, który przyjeżdża. Tak, tak. Myślę, że musi być muzyczka. Musi pan być muzyczkę, jak pan będzie wiedział. Tydzień temu w windzie spotkaliśmy pana z takim wózeczkiem, który ma takie zajebiste buły z rynku wrocławskiego. Jak go spotkaliśmy, to powiedzieliśmy: a pan tu kanapeczki sprzedaje? No i on mówi: tak, sprzedaję kanapeczki. To zapraszamy do Tanderka. No i przyjechał. I będzie przyjeżdżał co tydzień. Może nawet dwa razy w tygodniu, nie wiem. Ale zajebiste, mógłby codziennie. No po furce widać od razu, że przyjechała Weronika. O, wygląda to abstrakcyjnie. Siemka! Cześć, siema, cześć. Siema, cześć. Remigiusz. Siema, Remigiusz. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Proszę bardzo. A tutaj zapraszamy oficjalnie. Witamy w Tanderku. A mojej Kluchy akurat dzisiaj nie ma, zawsze szaleją we dwójeczkę. Tak? Jest Klucha i Hela. Trzeba kiedyś połączyć nasze psiaki. No, się poznają. No to jest tak produkcyjnie bardzo przygotowane, nie? No. Ekstra. U mnie, jak mam spory, idę sobie do Twitcha, proszę bardzo, biorę sobie, no też takiej sali, do bilarda, biorę sobie te tło, idę do góry, ustawiam. Instalujesz je. U nas to jest na stałe, nie? W sensie pod foty,
pod jakieś nagrywki, wszystko jest, że tak powiem, plug and play, nie? Tak samo z tą przestrzenią, ona jest bardzo fajna, bo dzięki temu, że mamy ściankę, dzięki temu, że możemy zasłonić okna, możemy osiągnąć pełną ciemnię. Jak jest pełna ciemnia, możemy sztucznymi światłami bardzo fajnie oświetlić całą scenografię, nie? Widzę, że przemyślane. Tak, jeszcze. Tak, no jest to... Kozak. Jest to tutaj przemyślane. Głównie przez tego pana, on światłem się jara. Możemy to światełka wykorzystać, jeśli chcesz. Robiliśmy... No te LEDy wykorzystujemy bardzo często, one robią mega robotę. Możemy tu nagrać, ściągniemy tło, postawimy kanapę, doświetlimy to. Chyba, że nie chcesz takiego studyjnego. Nie, jak najbardziej, wiesz, to fajnie by było nawet, jak to będzie tak bardziej w twoim stylu, tak. Super. Tutaj na miejscu. No szkoda, że mojej kluchy tutaj nie ma, ale miała dużą awarię w nocy, przez co nie spałem przez północy, bo cały czas mnie budziła i miała rozwolnienie straszne. Nie, serio? No. A śpi z wami? Często wskakuje do łóżka, ale ma też czasem takie sytuacje, że woli sobie sama spędzić noc i sobie siedzi pod łóżkiem. I w momencie, kiedy pies ma do ciebie szacunek i wie, że jesteś szefem, to wpuszczenie go do łóżka może być nic, tylko dobrym elementem tej przyjaźni, którą masz z psem, nie? Chmura na nas sobie stoi, czy tam leży, to jest git, ale jak już babkę jedną na łóżku, to już nie. O, oczywiście no. Już spada. Bez relacji, bez dobrego kontaktu, tym bardziej z rodziną, czyli najważniejszymi ludźmi w życiu, no nie przejdzie to na prostu. Mi rodzice też zawsze wpojali, że rodzina jest najważniejsza, mimo tego, że na przykład mój brat się trochę izolował, to i tak zawsze mimo wszystko stawiają na pierwszym miejscu. To jest coś takiego, że jeżeli nie masz dobrego kontaktu z rodzicami, to strasznie oddziałuje na przykład na moją głowę. Jeżeli na przykład, nie wiem, pokłóciłabym się teraz z rodzicami, to by było strasznie dla mnie męczące, wiesz, psychicznie. No tak, ale tak jest, no. Dlatego tak najbardziej jest. Dbam właśnie o tą relację z rodziną i właśnie z tymi najbliższymi przyjaciółmi, bo jednak gdyby nie oni, to by tak naprawdę nigdzie by nie było, nie? No, u nas tak samo. Ja my też spędzam na co dzień więcej czasu z całą naszą bandą. Staliśmy się dla ciebie też, wiesz, przyjaciółmi, kumplami. Jesteśmy zgranym zespołem, ale mimo wszystko gdzieś tam te wyjazdy do rodziny i zresztą cała banda, ja tak samo, gdzieś tam staramy się jak najczęściej realizować, nie? Jak ja zawsze spędziłam święta, wiesz, 30 osób z wszystkimi kuzynami. Ale u nas jest tak samo, też mam taką dużą rodzinę. Naprawdę. Ładnie światełka wyglądają. Bardzo ładnie. No fajnie, że to prezentuję. Robię te YouTube długo. Jak coś będzie nie tak, nie bój żaby, powiem, że to jest nie tak. Wiesz, jak odpowiadać, to prawda. Ale przyznam też, że są pytania i widzę, że czasami mnie też troszeczkę szokują w tych pytankach. Tak? No, że jeżeli będzie to dla ciebie jakiś temat wrażliwy, to mi powiedz. Dobrze, zawsze, tak zrobię. Ja zawsze przytaczam tutaj przykład prawdziwego Krzycha, który jak nagrywał ze mną odcinek z tej serii, to zaczął się na pierwszym pytaniu, bo było, czemu ekipa chciała cię wrócić do domu ekipy, czy coś w tym stylu, nie? Janusz, wiesz, i on tak się ściął, że przez cały film był taki zmieszany, strasznie był zmieszany. Więc skoda się wyciąć, można powiedzieć tak, że jeżeli jakieś pytanie nie będzie dla ciebie komfortowe, to też wiesz. Ja to wiem. No bardzo, bardzo ludzie lubią tę serię. Ja w ogóle też ją lubię, bo ja kurde, co jak co, ale jestem dociekliwa strasznie. Czyli mam przesrane, dobra. Za chwilę zaczynamy nagrywkę. Wszyscy już gotowi, przestrzeń już jest. Weronika ma pytanie przygotowane. Zobaczymy, o co spyta. Tak, to powoduje, że się zamykasz, nie? Tak, bo w momencie, kiedy to jest świetne w ogóle, ja to też zauważyłem, nigdy o tym na głos nie mówiłem i to, o czym właśnie mówisz, to jest to, że zamykasz się w tej przestrzeni. No, czujesz się trochę, jakbyś tu jednak była, wiesz, tam jest 6 osób, 7, nie? Ale mimo wszystko zamykasz się w tej przestrzeni, potrafimy się skupić nawzajem, rozmawiać o tym, co zostało poruszone, a tematy, które poruszyliśmy, to nie były tematy pod tytułem, a jaki kolor lubisz, nie? No tak. Właśnie skończyliśmy nagrywkę na kanał Wersow, tam dużo porozmawialiśmy, bardzo szczerze i bardzo wprost, totalnie bez tematów tabu. Padało pytanie i była bardzo wyczerpująca odpowiedź. Bardzo ciekawy film. Bardzo polecam, zobaczcie sobie, jak to wyszło, bo wyszło naprawdę, naprawdę dobrze. Ludzie tylko często czekają na to, że popełnisz jakiś błąd, który jest potem wyciągany na zewnątrz. Zresztą jesteś teraz świadkiem takiej sytuacji, która z tobą się też teraz zdarzyła. I w momencie, kiedy jakiś błąd się popełnia, ludzie wykorzystują ten moment, wyciągają go, robią te dramy, viewsy tam się kręcą i kręci się spirala tego, za przeproszeniem, gówna, nie? To jest niestety YouTube w tych czasach. To jest też to, że wiesz, my wiemy, jaka jest prawda. I to też prawda. Chcemy o tym powiedzieć, myślę, że to już jest indywidualna kwestia. Ale nie pewnie. Zawsze też możemy, ale myślę, że prędzej czy później i tak naprawdę wyjdzie na jaw, tak. Nie? Czym jesteś wyżej, tym bardziej tak, ludzie oczekują. Tak. Czego na ten najmniejszy, kurde, błąd, który wy popełnicie i powiedzą, tak, haha, teraz możemy kręcić. Tak, no, jest tak. Ale wiecie, co jest przerąbane, że my, będąc w jednym domu, my nie zdajemy sobie sprawy z tego levela. I to jest przerąbane, że my na przykład
myślimy sobie, przecież jesteśmy ludźmi, to nie możemy, wiesz, możemy coś takiego robić, a potem sobie powiedzieć, że no jednak nie możemy czegoś takiego robić. To jest ta odpowiedzialność, o której gadaliśmy, nie? Dokładnie. Jakie my tematy tutaj dzisiaj poruszamy? 2 godziny grubej dyskusji, ale zajebistej, naprawdę szacun, bardzo przyjemnie wyszło. Jestem pod wrażeniem. Ciasteczka też dobre, chyba moja siostra robiła, jeśli się nie mylę. Te ciastka, które wyglądają jak gówno, tak o to chodzi właśnie. No sorry, Siska, no to nie chciałem cię urazić przecież, nie? Żartuję sobie. Kiedyś walę. Ależ to się dzieje. Dziękuję pięknie. Jak sami wiecie, Klucha miała dziś rozwolnienie i była teraz 5 godzin sama. Bałem się ją wziąć do firmy, bo czyszczenie z płytek placków czekoladowych jest o wiele prostsze niż z dywanu. Ale dywany mamy też w domu. Jestem ciekaw, czy jakieś placki czekoladowe tutaj gdzieś są. Tu jest póki co czysta. Nie wiem, może coś po kryjomu zjadła, o czym nic nie wiemy. No tak, tam jest pod moim biurkiem placek, który był rano. Tu nie widzę placków, czyli spała grzecznie. To jest miejsce Kluchy, w którym często się kryje. Co tu z Myszka przyszła? Cześć. I z powrotem do jamy. Klucha jest psem, który gdzieś tam mimo wszystko ma potrzebę też odizolowania się. No, ale jest czysto, więc jest git. No mordunio, moja droga! Walentynki się zbliżają w Resistylu naszym kochanym 1 i 2 lutego do -25% na wszystko. Ja jestem gigant fanem Smiley. Bardzo, no. Kocham tą bluzę. Jakość uwa też z niej jest dobra. Chciałbym tylko jeszcze jakoś podsumować to spotkanie z Versov. Bardzo pozytywne, w sensie nie spodziewałem się, że rozmowa będzie tak rzeczywiście głęboka. Myślałem, że to będzie o wiele bardziej płytkie, troszkę bardziej infantylne. Takie wiecie, takie no, rozrywkowe stricte. Ale Versov też zauważyłem, że gdzieś tam stara się coraz więcej takich merytorycznych rzeczy wyciągać z tych filmów i to mnie cieszy. I choć Versov robi YouTube'a dopiero od 2 lat... Cześć, słoneczko. Nie! I choć Versov robi to 2 lata, dopiero 2 lata, bo to nie jest długi staż. Nie, no nie mogę, no. Ej! Nie gryziemy! Ugryzłaś mnie w nos. Że jak to boli? 2 lata to jest definitywnie za mało, żeby gdzieś tam wszystko doskonale rozumieć i czaić na YouTubie. YouTube to jest coś, co się cały czas po pierwsze zmienia, a po drugie jest naprawdę głęboką księgą. No i cóż mogę więcej mówić? Wszystkie te grube tematy, które poruszyliśmy, będą na filmie u Versov, więc zobaczcie. To wszystko. Napiszcie komentarz, czy się podobało, co sądzicie o tym spotkaniu, o tej rozmowie. Subskrybujcie kanał, codziennie o 16 filmy. Trzymajcie się, cześć. Jeśli coś dziewczyna zrobi na YouTubie, to już jest gorzej. Wyobraź sobie, jak Patecki pokazuje dupę cały czas. Jak ja bym przyszła i pokazała tą dupę, to ciekawe już to by było, nie? No, nie byłoby za kolorowo pewnie. Ale byłyby na pewno wyświetlenia, to na pewno.